Najpierw zwiedzimy się te pomieszczenia. Oboje pomieszczenia na pewno szkolne. Licznik jest. Obiekt jest z 1707 roku. Tutaj stała drewniana szkoła, bo udajemy się do szkoły. A żeby udać się do szkoły, to my musimy przyjść przez te chaszcze. No nieciekawie to jest. Pomału się udajemy tu i zobaczymy, jak wygląda ta szkoła, która powstała w 1835 roku, bo w 1707 roku chyba tam wleza. Wydaje mi się, że da się tam wejść. W 1707 roku stała tu drewniana szkoła. Muszę trochę cicho gadać, bo nie wiem, czy kogoś tu nie ma w środku. Tu jest okno otwarte. Przyświetlamy. Okno otwarte. W środku widać zawalający się strobiusz. Wyjdziemy tymi drzwiami. 1839 roku ta szkoła była zrenowana po odbudowie. Czyli odbudowano ją w stylu czerwonej cegły. A w 1707 roku była drewniana obok. Tam szkoła, tam gdzieś tutaj stoła. Jeszcze powiem wam za chwilę taką mało strup się wali. Pierw wyjdziemy tutaj. To jest chyba pomieszczenie mieszkalne. Ktoś to podparł taką deską. Tu się cały strop zawalił już. Nie wiem, czy wy to widzicie. To była chyba ta część mieszkalna. No ja. Tu była część mieszkalna, a tu jest jeszcze góra. No, to jest ta część mieszkalna, bo tamta część obok była część uczącą się. Uczyło się tu 250 dzieci. Pewien gospodarz tego. Wlezimy tu do góry. O, strych jest najbardziej ciekawy. Słysza. O, nie wiem, czy to jest bezpiecznie tu włazić, bo w każdej chwili może ten strop się tak samo zawalić jak to tu. Ale gospodarz wrócił ze seminarium w 1839 i właśnie powstała ta szkoła murowana. Bo obok stała, także powiedział, szkoła drewniana. W 1846 ten gospodarz razem
z dziećmi prawdopodobnie przeniósł się do tamtej szkoły pobliskiej. To była szkoła, jakby to powiedzieć, jakaś taka muzyczna. Dziury w stropie. Już się wszystko wali. Tu jest jakaś zabawka. To na pewno nie jest tamtych czasów. I ta cała szkoła, którą tu teraz widzicie, została w rękach prywatnego właściciela. Tu niby da włazić, bo tu nic i tak nie ma. Jest ryzyko, że coś się tu może zawalić. Doświetlę wam to jeszcze inną latarką. O, tak to wygląda. I jeszcze obok tej szkoły, tam gdzieś był ogród botaniczny. Po prostu uczono te dzieci tutaj w takiej małej miejscowości, w wiosce. No i tu była na pewno sala, która była wykorzystywana do nauki. Tu mamy jakieś pomieszczenie jeszcze jedne. Przejdziemy zobaczyć. I tu też jest wyjście na strych. Najpierw zwiedzimy się te pomieszczenia. To były pomieszczenia na pewno szkolne. Licznik jest. Nie ściągnięty ten. Tu też jest strop zawalony. Tu ktoś musiał urządować jakiś bezdomny. Czy ktoś. I uczyły się tu 250 dzieci. Tu mamy piwnicę. No. Do piwnicy chętnie bierze w los, ale nie wiem, czy w tej piwnicy nie będzie jakiś nietoperzy. Nie widzę tu nic, żeby były nietoperze, lecz w takich pomieszczeniach mogą się znajdować. Ale za to jest tu pełno komarów. Haki jakieś dziwne. Zobaczcie sobie na spiżarnię. Widać, że to tam jest taki z piasku jest. Jakby ten fundament zrobiony. Widać, że to jest stare budownictwo. I ten gospodarz przeniósł się do innej części szkoły, do innej szkoły. Bo pokłócił się po prostu z tutejszą władzą, a to była szkoła katolicko, czy i to chyba by było na tyle. Nic tu nie ma, kraty w oknach, ładnie to wygląda, powiem wam. Jakieś takie stare gniazdka, widzicie? Tu my jeszcze nie byli, ale tu wyjdziemy. O, tu są też pomieszczenia, do których nie wiem, czy wyjdę, bo ten strop nie jest ciekawe. Się skradł. To tyle by było w tym odcinku. Z tej szkoły. Tam podobno był jeszcze ogród botaniczny.
I tu gdzieś stała ta drewniana szkoła z 1707 roku. Także powiedział, że gospodarz ten po prostu odszedł do innej szkoły, przejął to prywatny właściciel. Jeszcze jest tablica z tamtej strony upamiętniająca, która została przed wojną ściągnięta, żeby ją nie zbezcześcili. To tyle, moi drodzy widzowie, w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Babka. Pozdrawiam.